Reinhard Muhl, Groningen. Niedaleko Magdeburga we wschodnich Niemczech miejscowości Groningen znajduje się hodowla gołębi pocztowych, której właściciel niemalże oszalał na punkcie wybitnych ptaków. Nie szczędząc sił i środków, zakupił najlepsze gołębie pocztowe, jakie w obecnym czasie dostępne są w Europie. Jego spektakularne zakupy u Gabiego Vandenabelle, Gintera Prange, Leo Heremansa, Marcela Woutersa czy też Dirka van Dijka są słynne na cały świat. Doprowadziły one tę hodowlę na sam szczyt i pozwoliły zaistnieć w samej czołówce niemieckiego sportu gołębiarskiego. O tym, że w naszych słowach nie ma ani grama przesady, dowiemy się z tego filmu, w którym zaprezentujemy postać tego wielkiego hodowcy. Sobotni poranek to idealny czas na odwiedziny. Wszyscy mają wolny czas i można w spokoju porozmawiać o gołębiach, wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości. Przy gościnnym stole Reinharda znaleźli się znani polscy hodowcy. Jest tu dzisiaj z nami Zdzisław Lademan z żoną, Tomasz Madej, właściciel wspólnego gołębnika Małopolska, Łukasz Kuta i Daniel Lada. Przybył też wielki przyjaciel Reinharda, kolega Tadeusz Klein, który z racji tego, że już od 50 lat mieszka w Niemczech i doskonale zna tę hodowlę, pomoże nam w wykonaniu tego reportażu. Żona Reinharda, Ina, jest nie tylko wierną towarzyszką życia, ale również pełnoprawną wspólniczką w hodowli. Na samym początku pytamy naszego rozmówcę, jak zaczęła się jego przygoda z gołębiami pocztowymi. Gołębie on już zawsze miał jako dziecko, jako małe dziecko. Und angefangen habe ich 1998. I zaczął z gołębiami 1988. Z jakimi rasami gołębi zaczynałeś? Vandenabelle, Van Dijk, Heremans, Drauschablon, Marcel Wouters, Prange, no weißt du ja. Ile gołębi masz obecnie w gołębnikach? Mal 300, dann sind es 1000, je nachdem, wie das Jahr ist. No to zależy. Gołębi ma na przykład, to jest różnie, nie? 300, nieraz ma 700 do 1000 młodych. Und wie viel hast du in der Zucht? In der Zucht? Ja. Wo steht denn das hier? Ja, wie viel? Ile masz dorosłych i młodych ptaków do lotu? Wie viel junge? Ja, zum Fliegen habe ich circa immer 50 bis 60 Vögel. Do lotowania ma tak 50-60 gołębi, tak jak mówiłem. Was war das noch? Und Junge hast du auch zum Fliegen 50 bis 60? Ja, aber ich habe die und Thilo hat auch so 60. Dann 120 insgesamt. Ja, aber getrennt. Ja, to znaczy on ma młodych, na loty bierze zawsze też 60, ale od zeszłego roku jego syn też lata gołębiami, to razem tak mają około 120 młodych. Tylko że każdy dla siebie lata, nie? Jego syn na swoje imię, on na swoje imię. Jak często wprowadzasz nowe gołębie do gołębnika? Immer wenn's irgendwo gute Tauben gibt oder so, hol ich dazu, weißt ja. Wo aktuell gute Tauben sind. Kupuję gołębie często, jeżeli coś nowego jest, to on zaraz kupuje. To są właśnie najnowsze, co on w tym roku dokupił. To są od Vandenabulk. Od Vandenabulka. Ja, das ist auch Vandenabulk. Günter Prange. Od Günter Prange, po tym oryginale 520, bardzo dużo dokupił. Günter Prange aus 520. Od 520, widać. Jetzt Van Dijk, neu. Teraz nowe ma od Van Dijka nabyte. Ja. Olympic Niels. Das ist wieder Prange. So und Flo Hendricks. Flo Hendricks, też ja. Ma nowe nabyte. Auf der Linie Harry. Na tej linie od tego Harry'ego, nie? Ja. Van Dijk, alles Van Dijk. Wieder. To są wszystko od Van Dijka, znowu nowe dokupił. Ja, alles Van Dijk. Alles dieses Jahr. Dirk de Beer. Od Dirk de Beer dokupił nawet.
Günter Pranger. Bardzo dużo od Günter Pranger dokupił w tym roku. Hendrix. Marcel Wouters. Marcel Wouters, to też bardzo dobrze się sprawdzają. Extremie. Ja. Po tym Extremie właśnie. Ja. Też. Ja, hier wieder aus dem Guss von Dirk de Beer. To jest Dirk de Beer od po tym Gusie. Also das sind dies ja alles jetzt, die ich jetzt in kurzer Zeit gekauft habe. To są wszystkie te, co on ostatnich 4 tygodniach kupował. Jak kupujesz nowe gołębie, to patrzysz tylko na rodowód ptaka, czy zwracasz uwagę też na jego wygląd i budowę? Ja. To znaczy on patrzy na rodowody też, ale głównie bierze wszystkie gołębie w rękę. To na przykład gołąb może mieć pochodzenie bardzo dobrze, ale jak mu się gołąb nie podoba w ręku, to on go nie kupuje. Ja, also vorigen Sonntag waren wir zum Beispiel bei Dirk van Dijk. W zeszłym tygodniu byli u Dirka van Dijk. Ja, und der hat mehrere Tauben hingestellt und da habe ich mir 10 ausgesucht. To Dirk van Dijk mu więcej gołębi postawił i on co z tych wszystkich najlepsze wybrał. Czyli przy takim kupowaniu i dobieraniu tych gołębi do swojej hodowli, na co zwraca uwagę, żeby ten gołąb co miał w tej ręce, nie? Patrzy na budowę czy na skrzydło? On patrzy na budowę, skrzydło, na muskuły, jeszcze? Na oczy tak nie za bardzo. Du guckst ja auch, wie die auch, ja, wie die gebaut sind, wie die gebaut sind, wie der Flügel ist, wie die Federn sind, ja. Also jak jetzt, pióra są, jakie mają pierzenie, nie? Also jetzt bei Dirk van Dijk, die waren alle super, da hätte man alle mitnehmen können. Jak on Fadajka był, on mówi, że wszystkie gołębie były bardzo ładne i najlepiej by było, trzeba wszystkie zabrać. Takie dobre były. Super. Jak utrzymujesz gołębie w zdrowiu? Zdrowe gołębie utrzymuje tak, że raz w roku je kuruje. Ja, dann werden sie geimpft gegen Paramyxo. Wtedy je szczepi na Paramyxo. Salmonellen, Paratyfus. Jako salmonelle, ten paratyfus, to też jest chyba po polsku, nie? Und Pocken. I na ospę. Und wenn's geht, viel natürliche Produkte, wie Knoblauch, Oregano. I bardzo dużo naturalnych produktów podaje, ja, nie? Auf natürliche Basis. Czosnek i takie różne rzeczy. Aber Voraussetzung ist erstmal, dass ich die dadurch gesund habe. Ale to jest tak, że on to robi, jeżeli gołębie są zdrowe, nie? To wtedy podaje. Und eben, dass sie in den Volieren sitzen, an der Luft oder die Schläge, dass die Schläge. I one siedzą dużo we folierach, żeby dużo powietrza miały. Jakie masz z nimi osiągnięcia lotowe? Also die besten Tauben stammen aus Kreuzungen. Also ich kreuze grundsätzlich zum Reisen. Jego najlepsze gołębie pochodzą z krzyżówek. Erfolge war mehrmals Erfahrungsmeister, Menschenmeister, also immer. Wyniki miał. Alle Medaillen, Gold, wszystkie Silber, Bronze. Medalie, wszystkie złote medalie, wszystko. Ja, überall eine Meisterschaft. I wszystkie lata w pierwszych dziesiątce widziałeś to na papierze, nie? Also Giro holt jetzt schon 2 Jahre lang Tauben, Jungtauben zum Fliegen und nach seinem fliegt er sehr erfolgreich damit. Zdzisiek Lademann już od 2 lat kupuje tu od Rainy gołębie do lotowania. I właśnie bardzo dobrze tymi gołębiami lata. A zresztą Zdzisiek jest tu, to może się sam wypowiedzieć. 2 lata temu właśnie tutaj od Rajny pierwszy raz zakupiłem młode, które naprawdę bardzo super latają. W tamtym roku też dokupiłem młode i wziąłem 10 dla jednego mojego przyjaciela. Dla Andrzeja. Dla Andrzeja Labudy, który miał tutaj Rajna. Podarował mu po prangę i gołąb ten, jak były loty takie przy prędkości 1200-1300, 2 razy pierwszy na oddział przy ilości gołębi wkładanych 5255 gołębi, a na drugi lot 4418. I już też domówił sobie, prosił mnie, żeby mu domówić młodych na przyszły sezon. Tak, już zamówił u mnie. A u mnie te gołębie też się super pokazywały jako młode, są pierwsze miejsca, nawet po parę. I jako roczne też chciałem pokazać, że też te gołębie fajnie chodzą, bo dwie samiczki tutaj, oryginalne od Rajny,
po 9 konkursów miały na starym sezonie jako roczne. 2 po 9, 2 po 8 na oryginalnych jego tych, a dużo wcale nie miałem, miałem 10 na spisie jego gołębi. A z jakiej gołębi sobie kupiłeś od niego? No, takie różne miałem od Rainy tutaj, Vandenabele, Olympic Nils, Worters, no takie co właśnie on tutaj ma te typowo gołębi. Na ale są. Tak. Z wszystkich. Tak. Von allen bisschen. Ja. Zdałem się w pierwszym roku na kolegę Rainę i sprawdzałem się te gołębie. I w tym roku też właśnie domówiłem sobie. Jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że te gołębie lecą też, bo ja lecę nad morzem, a kolega ze Śląska Zbyszek. Tak, Zbyszek też. I też kupił, nie wiem ile sztuk on zakupił. 15. 15 i też tam bardzo ładny wynik wyleciał w oddziele mistrzem i bardzo wysoko w okręgu. On kupił 15, a 13 chyba jeszcze ma na gołębniku. Tak, 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 bo coś mu jeszcze jastrzą wziął. Tutaj jeszcze chciałem pokazać, bo oryginalna właśnie od Rainy, samiczka, jako młoda była druga w okręgu gdańskim, poszła na wystawę ogólnopolską. Bardzo ładnie mi latała na młodym locie i jest bardzo piękna w standardzie. A jako roczna 9 konkursów na 12 wkładań. W tym miała 3 razy 500 km. Z tego lotu chciałem pokazać, jak te Rainy gołębie siadają. Tutaj akurat miałem 45 pierwszych na oddział. Rainy gołębie tutaj akurat usiadły. Dwa pierwsze są jego oryginalne numery. I z tego względu, że jest 8 pierwszych w jednej sekundzie, to nie ma drugich. Jest 7 ósmych za sekundę. I tu są od Rainy oryginalne na jego brączce 3 ósme. Nie ma żadnych wątpliwości, że na gołębniku w Groningen siedzą wspaniałe ptaki, które spisują się świetnie w rozpłodzie, jak i też w lotach konkursowych. Poprosiliśmy Reinharda, żeby oprowadził nas po swoich gołębnikach i opowiedział o swoim systemie lotowym i hodowlanym. Tu jesteśmy przy jego gołębniku. Wdowce latają. Tu tylko samce siedzą, jego wdowce. Stare. To są samce, jego wdowce. Ma do dachówkę tu na przykład. Na dachu widać też, że ma, żeby dużo światło wyszło, że gołębniki się nagrzeją. Zawsze fajne, ciepłe są te gołębniki, jak się tu przychodzi. Tu są na przykład młode gołębie z tego roku na sprzedaż jeszcze, nie? W tym roku będziemy też kiełpin na wystawie. Pelpin, nie? To się nazywa. Także też zapraszamy na nasze stoisko. Potem w styczniu będziemy w Sosnowcu. Też serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. No i tak jak mówię, tu są młode gołębie, które są jeszcze na sprzedaż. On właśnie lata klasycznie wdowcami. Tutaj siedzą same wdowce, samice siedzą w całkiem innym gołębniku, bo tak jak Rajna mówił, samcami umie lepiej się zachować niż ze samicami. I dlatego lata tylko wdowcami, nie? No nie szkoda mu dobrych samic, no bo przeważnie często zdarza się, że samice są czasami lepsze od samców. Tak, ale on u niego właśnie, on tego nie umie, nie? On jeden rok letztes Jahr hast du probiert mit Weiber zu kriegen, ne? Das Jahr davor, zwei Jahre. Dwa lata temu próbował właśnie samicami latać, ale nie udało mu się. Właśnie te samice mu też trochę pogorzyły wyniki, nie? Bo jego samce latają najlepiej. I dlatego tylko samcami lata, a samice wtedy do innego gołębnika wsadza i jak samiec do domu przylatuje wdowiec, to wtedy samice siedzą na gnieździe u niego. On na przykład pokazuje 20 minut, zanim je do kosza wkłada, pokazuje te samiczki. Weiter? No, dann kommen sie in eine Zelle, werden sie eingesperrt und dann nehme ich die Vögel raus zum Fliegen, zum Reisen. To je wkłada do gniazda i wtedy samce bierze precz, wkłada do kosza, a samice zostają, jak samiec wraca, że samica siedzi na gnieździe. Ale na młode w ogóle nie lata.
deine Witwe war, die haben keine Junge, ne? Nein. Von Anfang an nicht. Nein. Und Vogule, nur mal für dich, wo ich das für dich immer da. Ja, ja. Und Vogule od powdowcach nie chowa młodych, tylko dla mnie ostatnio, jak uchował młode po jego wdowcach, bo mi na przykład kuna weszła do głębnika i wszystkie gołębie mi wywryzła. Ja chciałem przestać lotować, a Rajna powiedział: nie, Tadeusz, ja ci po moich wdowcach uchowam młode i dostaniesz te młode po wdowcach. A tak on w ogóle po wdowcach nie chowa gołębi. Je nachdem, wie schwer der Flug war oder wie weit die Reisesaison fortgeschritten ist. Also wenn, manchmal lasse ich sie länger zusammen, um die ein bisschen zu motivieren. To znaczy, nieraz to jest różnie. Zależy, jaki lot był. Jeżeli był ciężki lot, to je zostawia trochę dłużej, a nieraz po 20 minut, można powiedzieć, je zabiera. Wie tust du die Witwa vorbereiten? Tust du die auch trainieren? Die werden trainiert. Und one będą też trenowane? Ja. Zanim loty się zaczynają. On je sam wywozi. Wie oft tust du die? Je nachdem, wie die in Form sind, vielleicht einmal die Woche auf ca. 40 Kilometer. Zależy, jaką formę mają te samce. Nieraz tylko raz w tygodniu na 40 km je wywozi. Es wird nur mal, wenn die Saison, sagen wir, 7., 8., 9. Flug ist, dann mache ich donnerstags, freitags das Einsetzen oder sonnabends, dann kommen die Weibchen mal einen Tag zu den Vögeln und dann lasse ich die auch fliegen als Motivation. To znaczy, jak tak 7., 8. Konkurs jest, to nieraz je wpuszcza do gołębnika, do samców i wypuszcza je ze samcami koło domu, żeby samce w lepszy ten weszły, nie? Pass jetzt schon mal, dass du die, bei sowas ganze Nacht bei den Witwa lässt? Nein. Nein, das mach ich nicht. Die Weibchen sitzen ja im Taubenschlag in der Voliere, ne? Aber tun sie sich nicht zwischendurch selber paaren? Auch manchmal muss ich immer aufpassen. Also lesbisch. Passiert mal. Też się u niego zdarza. Tust du dann ein bisschen Futter weniger mal geben? Nee, die nehme ich weg und die werden extra gesperrt. Te, co się zaczną parować, on je zabiera i osobno je wkłada. Ja, da wird freitags, wenn wir freitags einsetzen, freitags morgens früh die Badewanne, den baden lassen. W piątek, jak wsadzają gołębie, to wannę wkłada tutaj do tego i się kąpią w piątek rano, żeby formę dostały, nie? Nicht nur einmal der Woche, du gibst ja auch so in der Woche Bad. Man war zum Anfang, aber immer, wenn zum Einsatztag morgens früh kriegen die Badewanne. On daje nieraz więcej się kąpać, ale żeby one do formy przyszły, to zawsze w piątek rano im daje się kąpać. Aber die Zellen sind alle belegt, ne? Ja. I te wszystkie 20 celów są pełne. 20 gołębi, 20 celów. Da drüben auch denn ja. Wie tust du die Witwa dann füttern, vorbereiten mit Futter? Tust du mit Löffel füttern? Nein. Die kriegen hier vom Futtertisch. One tu są w tym karmione. To znaczy on łyżeczką ani tym nie daje. Jak ciepło jest, to tutaj otwiera to do końca, ja, żeby powietrza dosyć było, a jak zimno jest, to trochę zamyka, nie? Ja, hier wird das geregelt. Bo tu to wszystko wtedy odchodzi do góry, nie? Wenn es dolle, kalt und nass ist, ist hier die Heizung. A jak jest bardzo zimno i mokro, to tu jest ogrzewanie. Das ist die Heizung jetzt hier, ja? To jest tylko te ogrzewanie. Ja. Jetzt ist er aus. Teraz on jest wyłączony. Und hier kann ich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit einstellen. A tam może też ciepło ustawić i żeby była dobra wilgotność. To czyli właśnie... ile procent wilgotności tam stara się utrzymywać w garniku? Wie viel procent feuchtigkeit versuchst du hier? Ich habe jetzt 65% ja zum Schluss. Teraz on miał 65%. Aber nur, wenn es nass ist im Frühjahr. Ale to tylko wcześniej robi, jak jest mokro, nie po zimie. Tak jak żeśmy akurat rozmawiali, jak gołębie w piątek się kąpały przed wkładaniem, to jak one do środka wchodzą, to on właśnie... Naja, das ist jetzt nicht vorbereitet. Włącza te lampy
żeby ciepło mały. Zaraz spróbujemy, czy one się będą działać, pamiętam. O, ja. O, ale gorące. Und dann liegen die und fühlen sich wohl. Und wtedy one się tutaj na gniazdach położą, na tych celach i wtedy się bardzo dobrze im sprawdza to. Wdowce idą na lota. No tu jest. To te samice siedzą tu, to on wtedy tylko otwiera i te samice wchodzą. To samo. To jest tak, że on te samice przegania wtedy, nie? Tu mamy na przykład znowu ogrzewanie. Jak on ogrzewanie włącza, kommt hier Wasser rein? To tu przychodzi woda. Mit ätherisches Öl. Wtedy to są takie oleje, to są one fajnie pachną. Ist das hier ein Raum und für die Tauben, für die Nase, für die, für die Luftwege? Na oddechy, nie? Na drogi oddechowe, tak. Tak, ne? Na drogi oddechowe. Und hier sind die jetzt, die Vögel, die hier drinnen waren, sind schon in der Voliere, weil die schon mit dem Mauser fast durch sind. Und dann kommen die drüben in der Voliere. Und hier werden jetzt fast bald die jährigen Vögel umgewöhnt für nächstes Jahr. Te gołębie, co tu były, te już są wypierzone, one teraz są we folierze. I teraz przyjdą tutaj te roczne samce do tego gołębnika. To wszystko od Hermens. Ja. Wszystko na taśmach. Wir machen so jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal an. Nieraz robi tak codziennie, zależy ile zrobią, albo co dwa dni puszcza, żeby było czysto. Nie? Tu na podłodze mamy ruszta, także gołębie zawsze mają suche nóżki też. I zawsze jest czysto. Also Voraussetzung ist, dass der Taubenschlag sauber ist, die Tauben sind gesund, die Lüftung muss stimmen und das Klima. Zum Beispiel jetzt, guck mal, den Grit hier, das ist jetzt für die, im Winter, steht auf der Heizplatte drauf, damit er nicht Feuchtigkeit anzieht. Tak jak on mówi Rainer, że klimat musi wszystko odpowiadać na gołębniku, żeby gołębie latały. Gołębie muszą być te zdrowe. Teraz na przykład zimą ma gryt tutaj, nie? Postawiony na ogrzewanej płycie. Jak jest wilgotno, mokro, nie? To wtedy włącza i gryt wszystko stoi. I właśnie o to chodzi, że gołębnik musi powietrze odpowiadać, tak jak Rajna mówił. No i klimat musi też w gołębniku być, nie? To, no, tylko gołębie będą latać. Gołąb jak jest zdrowy, to lata. Wenn das Klima in Ordnung sind, sind auch die Tauben meist gesund. Also jak ten klimat jest dobrze, to i wtedy gołębie dobrze latają. Also während der Reise, vorher werden die Tauben durchgekurt gegen Salmonelle, Trichomonaden und Coccidien. To znaczy, und Würmer. Najpierw on je kuruje. Nie? I wtedy dodaje do wszystko takie różne rzeczy. To on w poniedziałki przeważnie po lotach daje w gołębnik. Das wird auch während der Flüge gemacht. I przeważnie on to robi po locie w poniedziałek, we wtorek. Zależy jaki lot był, nie? Meistens machst du das auch Montag, Dienstag, je nachdem wie der Flug war, wie die Tauben drauf sind. Und dann regelmäßig eine Kur mit BS von der Wert. Und Kuracje robi też od der Wert z tym BS. Ja, und Orni Spezial für die Atmung. Orni. I Orni Spezial na powietrze, nie? Na oddechy. Jak karmisz swoje gołębie? Während der Reise. Also wie du die vorbereitest. Also wir haben eine eigene Mischung, das ist ja... On ma swoją mieszankę. Mulzmischung ist das, ja. Wenn schwierige Flüge sind, wie fütterst du dann? Wenn sie nach Hause kommen, kriegen sie eine leichte Mischung, aber dann kriegen sie gleich gutes Futter. To znaczy, jak gołębie do domu wrócą, to najpierw dostaną słabą karmę. Hmm. Ale wieczorem już potem dostają do oporu. Auch zum Schluss mit viel Hanf. I dużo, i bardzo dużo konopi daje, to jest konopia. Teraz wiemy jak się nazywa. Ja. I przez cały tydzień daje tą konopię, czy tylko w jakieś niektóre dni tygodnia? Gibt's ganze Woche? Nein. Das ist ja eine Mischung mit drinne, aber zum Wochenende kriegen sie richtig nochmal manchmal 30% Hanf dazu. Normalnie to już jest w tej karmie, ale jak mają iść na lota, to jeszcze tak 30% dodaje. Ja.
Konopi. Wenn die erst von der Reise kommen, das erste kriegen sie Elektrolyte. Das ist von Tolisan. Das ist auch Tolisan. Tolyamin. Danach, nächsten Tag kriegen sie Eiweiß, Bierhefe. A na drugi dzień białko dostają, wtedy Bierhefe ist auf Polnisch. Oder Probak von Brot. Probak 1000. Hast du ein bisschen auf Bierhefe bist nicht gekommen? Bierhefe. Ist nicht egal. Ja. Na drożdży. Drożdży tych daje im, podaje na drugi dzień. Ja. Mineralien. I dużo bardzo minerałów. Von Dr. Marin. Dr. Marin daje im dużo minerałów. Ja. Właśnie tu, co mówiłem, żeśmy mówili, ten gołębik, ten gołębik, co pusty jest, to właśnie tu te samce siedzą teraz, w tej folierze, co żeśmy mówili. I bleiben z januar hier drin. I one do stycznia tu zostają. Die kommen auch noch rein, wenn die fertig sind mit dem Haus. A te przyjdą jeszcze tutaj wtedy, jak są całkiem spierzone będą, nie? In der Zeit, wo die raus sind, gewöhne ich die jährigen Vögel da rein, die für nächstes Jahr die Jungen. Teraz jak te samce tu siedzą, to on te roczne samce wtedy tam wkłada i przyzwyczaja do gołębnika. Przechodzimy teraz do gołębnika samiczek, które nie uczestniczą w lotach, są tylko partnerkami latających samców. Extra nach hier vorne, damit die sich nicht angucken können. To są na przykład od Hermes, ja, weißt du das? Ja. To są na przykład, siedzą tylko te samice tu i to tutaj. To jest przedłużone, jak samice tu siedzą, żeby się nie widziały samice. Specjalnie dla samic. Und ganz eng, dass nur eine rein kann. I całkiem małe są, że dwie się nie zmieszczą, że tylko jedna może siedzieć, nie?